Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. A dzisiaj no cała reprezentacja trzeciej drogi Polski 2050 u mnie w studio. Bardzo miło gościć. Barbara Moryczewska, witam serdecznie. Basia? Witam serdecznie panią redaktor, wszystkich mieszkańców naszego miasta. Muszę powiedzieć, że jesteś kandydatką na prezydenta z trzeciej drogi oraz kandydatką na radną za Zamcza, więc jeżeli ktoś, drodzy Państwo, ma ochotę, to ja już zachęcam do głosowania na Barbarę. Prawda, Barbara? Tak, oczywiście. Powinnaś teraz powiedzieć, zapraszam, drodzy Państwo, do głosowania na mnie. No, ja myślę, że zachęcę. Agnieszka Jurawalczak. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pierwsza na liście z Kazimierza Wielkiego. Aga radną jest. Miejmy nadzieję, że kolejną kadencję też będzie. No i zaskoczenie, świeżynka, nowość na rynku politycznym, bo prawniczym to już nie, prawda? Prawda. Na początku dzień dobry. Dzień dobry. Panie, dzień dobry Państwu. Przemysław Ziemecki. Przemysław Ziemecki. Kandydat. Kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okręgu numer 6. Czyli miasto Włocławek, powiaty aleksandrowski, Włocławski, Radziejowski i Lipnowski. I bardzo chętnie zapraszasz do głosowania. Oczywiście, zapraszam Państwa do głosowania. No widzę, w ogóle do udziału w wyborach. Ja też tak myślę, że wybory to jest bardzo ważny element, żeby oddać głos, ale Barbara chyba najbardziej tutaj dzisiaj jest zestresowana, nie wiem czemu, ale w związku z tym, że może jesteś zestresowana, to ja od razu Ci zadam pytanie, żebyś się trochę rozluźniła. Dobrze. Skąd decyzja o starcie w wyborach? Bo tak naprawdę no, Agnieszka już jest radną, ty byłaś wiceprezydent miasta, Przemek jest świeżynka, więc jemu damy się chwilę zastanowić. Skąd, powiedz, decyzja o starcie do Rady Miasta jako prezydent przede wszystkim? Ja myślę, że bardzo długo też dojrzewałam do tego. Taką decyzją, takimi może... taką motywacją moją do tego. Jest kilka takich czynników, które na to wpłynęły. Pierwszy taki czynnik to jest to, że znam samorząd, wiem jak on funkcjonuje. Jestem do tego przygotowana pod względem takim też i merytorycznym, i formalnym, można powiedzieć, bo moje wykształcenie pozwala mi na to, że mogę zarządzać miastem, mogę zarządzać różnymi tutaj instytucjami, zresztą przez wiele lat zarządzałam, tak? Zarządzałam uczelniami, bardzo dużymi uczelniami, nie tylko tutaj we Włocławku, ale również w Gdańsku, w Koszalinie, więc mam takie duże doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, podejmowanie decyzji, współpracę, współdziałanie, gospodarowanie środkami finansowymi. Dzisiaj obecnie też zarządzam szkołą, gdzie też trzeba podejmować i decyzje finansowe, i decyzje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Włocławek jest moim miastem. Jest to miasto mi bliskie. Mogłam w życiu podejmować różne decyzje dotyczące zamieszkania w innym mieście. Tak jak mówiłam, pracowałam w innych miastach, miałam propozycje pozostania w tych miastach, jednak Włocławek, tak jak mówię, to jest moje miasto. Ja tu mieszkam, ja tu żyję, tu funkcjonuję, tu jest moja rodzina, tu urodziło się moje dziecko. Moje dziecko, które w tej chwili jest na studiach, też chce wrócić do tego miasta, też chce tutaj zostać, też chcę oddać się pracy na rzecz mieszkańców. Dlatego to jest taka wielopoziomowa decyzja. Również to, że mieszkańcy naszego miasta wielokrotnie spotykali mnie na ulicach, rozmawiali, zachęcali do tego. Nie tylko w rozmowach, ale również pisali na Facebooku, pisali różne powiedzmy informacje tutaj, że należałoby to zrobić, że trzeba taką decyzję podjąć. I to jest taka motywacja. Widzę też różne braki, niedociągnięcia, albo widzę to, jak ja bym po prostu podjęła decyzję w danym temacie i co ja bym zrobiła. I myślę, że to jest to, dlaczego dzisiaj tu jestem, dlaczego startuję, dlaczego chcę podjąć taką ważną decyzję o zarządzaniu miastem. Ja pamiętam, Barbara, jak
w czasie Twojej kadencji, kiedy byłaś wiceprezydentem, dużo pozytywnych takich głosów szło od mieszkańców do Ciebie. Obserwowałam gdzieś Twój profil i pamiętam, że no, tak ludzie bardzo pozytywnie na Ciebie reagowali. Myślę, że ta reakcja do tej pory jest, bo mówisz, że teraz dużo ludzi do Ciebie pisze, samo namawiali Cię na to, ale no, rzeczywiście to wypracowałaś sobie to, co teraz usłyszałaś tak, od tych mieszkańców. Myślę, że taką wieloletnią pracą, bo jednak w samorządzie byłam 6 lat przeszło, więc to jest taka długi okres czasu, więc można sobie tutaj wypracować właśnie taką rzetelną pracą. Ja zawsze bardzo wcześnie przychodziłam do urzędu, zawsze byłam bardzo długo do dyspozycji każdego mieszkańca. Udało mi się wiele fajnych rzeczy zrobić, gdzie ludzie po dzień dzisiejszy pamiętają to. Pamiętają i mówią o tym, chociażby rewitalizacja. Ja przechodzę przez Śródmieście, każdy mówi dzień dobry, rozmawia, ja się zatrzymuję, żeby chwilę też porozmawiać z mieszkańcami, więc gdzieś to zostało w pamięci i zostało w mieszkańcach Włocławka, że jednak to, co się zadziało i wiele takich fajnych, pozytywnych rzeczy, to gdzieś tam jest moja też niewielka zasługa, a może i nawet wielka. Ja może dodam, że w Radzie Miasta byłam przewodniczącą Komisji Rewitalizacji i współpracowałam razem z Barbarą i ja uważam, że nasza współpraca była bardzo, bardzo fajna, bardzo merytoryczna. Basia zawsze była przygotowana, zawsze służyła radą, zawsze analizowaliśmy różne pomysły. Także ja bardzo dobrze wspominam współpracę z Basią. Agnieszka, ty też, jak Barbara mówi, że no, gdzieś tam podjęłyśmy teraz rozmowę o zapracowaniu, ty też przez ostatnią kadencję pracowałaś na ten swój wynik i na to, że chyba teraz podjęłaś decyzję o starcie. Spodobało ci się to, co? Mogę tak powiedzieć? Będąc radną, mogę zdecydowanie dużo więcej zrobić niż nie będąc radną, bo przecież pierwsze moje takie inicjatywy, bo moją w ogóle taką zasadą było, żeby połączyć samorząd z przedsiębiorcami. Zaraz jak zostałam radną, zorganizowałam konferencję Włocławek Miasto dla Biznesu, gdzie zebrałam stowarzyszenia biznesowe. Wypracowaliśmy wspólnie i ze szkołami wyższymi, bo też je poprosiłam o to, żeby w ramach naszej współpracy były. Wypracowaliśmy porozumienie na rzecz rozwoju Włocławka. Podpisali je i przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych, bo wiadomo, że za każdym takim człowiekiem idą ludzie. Szkoły wyższe i prezydenci. W ramach tego powstała Rada Biznesu. No, bardzo jest mi przykro, że po prostu działanie Rady Biznesu zostało zmarginalizowane. To jest istotne, bo ja potrafię mówić różnymi językami, bo skończyłam 4 uczelnie wyższe, teraz studiuję MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, także potrafię zrozumieć naukowca. Jestem przedsiębiorczynią, ale jestem też radną, czyli pracuję w samorządzie, więc wydawało mi się, że jestem taką osobą, która łączy. Mam nadzieję, że w kolejnym rozdaniu te spotkania Rady Biznesu będą cykliczne, będą ustalone na przykład 3-4 razy w roku, bo to były naprawdę bardzo merytoryczne spotkania, bo tak naprawdę współpracując możemy osiągnąć więcej, a wszystkim nam zależy, żeby Włocławek się rozwijał. Oprócz tego właśnie, to zależy nam tak naprawdę na tym, żeby rozwijał się Włocławek przedsiębiorczo, tak? Takimi założeniami też właśnie w naszym programie, o czym tu Agnieszka mówi, jest to, żeby wspierać tych małych, drobnych przedsiębiorców, żeby im pomagać rozwijać swoją działalność, bo jeżeli my nie będziemy pracować jako samorząd z biznesem, nie będziemy pracować z tymi małymi, średnimi przedsiębiorcami, to do niczego nie dojdziemy, bo jeżeli nie będzie przedsiębiorców, to nie będziemy mieć podatków, nie będziemy mieć dochodów, nie będziemy mieli z czego gospodarować. Także no tutaj trzeba wspierać, pomagać praktycznie w każdym zakresie, dlatego takim naszym pomysłem jest chociażby lokal taki za złotówkę dla tych, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą.
No na pewno pomaga i wspiera od lat Przemysław Ziemiecki, który teraz startuje z trzeciej drogi do sejmiku. Przemek, jak Ci się już podoba ten początek takiej kariery politycznej? Bardzo mi się podoba. Jest dużo pracy, jest dużo nowych wyzwań. Ja lubię i pracę, i wyzwania. Nie są to też dla mnie rzeczy zupełnie nowe, ponieważ tak jak Agnieszka wspomniała, zarówno współpracowaliśmy tutaj w ramach Rady Biznesu, jak również przy współtworzeniu Kujawskiej Izby Rozwoju Biznesu, którą nam się udało wspólnymi siłami stworzyć. Natomiast dla mnie problemy ludzi, problemy przedsiębiorców nie są niczym nowym. Ja od ponad 10 lat funkcjonuję tutaj na rynku, prowadzę kancelarię, przeminęło się setki klientów, obsługujemy na co dzień w sposób stały mnóstwo przedsiębiorców i na co dzień mamy do czynienia z tymi problemami. Mi jest o tyle łatwiej spojrzeć gdzieś z pewnej perspektywy, dlatego że mam również oddział kancelarii w Gdyni i widzę, jak to tam funkcjonuje. Tamten biznes jest inny, tam wsparcie biznesu jest zupełnie inne, więc sobie postawiłem pytanie, dlaczego nie mogłoby być tak u nas? Dlaczego nie miałoby tak u nas być? Czy można skończyć z tym? Nie da się. I z drugiej strony mamy 30 lat, ponad 30 lat funkcjonowania samorządu w Polsce, samorządu w ogólności. Mamy już ładnych kilkanaście lat funkcjonowania tego trzyszczeblowego samorządu, sejmików województw. I tak z drugiej strony sobie spojrzałem, oczywiście tutaj wszystko jest potrzebne i doświadczenie i wiedza, ale z drugiej strony porównałem sobie ilość osób i wiek tych osób. Uważam, że trzeba też prowadzić pewien element młody i element nowy, tak? Czyli połączyć i doświadczenie, żeby połączyć i doświadczenie, ale też i pewną nowość, podejście biznesowe. Oczywiście można być najlepszym politykiem, ale już po pewnym okresie osiąga się stagnację. I w moim przekonaniu to u nas widać, bo jeżeli sięgniemy chociażby i spojrzymy sobie, ja mieszkam na terenie gminy Brześć Kujawski, codziennie przejeżdżam obok Pałacu Kronenbergów w Wieńcu i piękny obiekt. W założeniu miała to być filia teatru muzycznego, tak? Miał służyć mieszkańcom Włocławka, okolicznych powiatów. I co mamy, tak? Co mamy? To jest około 2 lat mamy obiekt opuszczony, który niszczeje. No piękny, jeden uważam z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszy pałac na Kujawach, więc trzeba trochę wspomóc organizacyjnie. Mamy, za to akurat odpowiada spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne i jakby tutaj jakieś nowe tchnienie pewnie jest potrzebne. Podobnie wygląda przebudowa szpitala we Włocławku. Oczywiście fajnie, super, wszyscy się cieszymy, że to się zaczęło, ale też należy gdzieś tam kropkę nad i postawić i pomóc, żeby te inwestycje się pokończyły. Z drugiej strony obsługuję też właściwie od początku istnienia kancelarii samorządy, te samorządy głównie gminy i wiem, jak te samorządy funkcjonują, więc to doświadczenie i biznesowe z jednej strony, które nabywałem i nabywam nadal, pomagając przedsiębiorcom, pomagając ludziom w zwykłych sprawach cywilnych, ale też i moje doświadczenie od tej drugiej strony, od strony funkcjonowania samorządu, uważam, że idealnie będzie się wpisywało w wykonywanie funkcji radnego i będę mógł z innej perspektywy, z innej strony ten samorząd wspomóc, bo w istocie samorząd to są ludzie, a te osoby, które zostają wybrane, mają tych ludzi reprezentować i mają sprawiać, żeby tym ludziom żyło się lepiej. I taka jest moja wizja samorządu. Tutaj nie ma miejsca dla etatowych polityków. Ja tylko dodam, że tak jak tutaj jesteśmy, mogę powiedzieć, że praktycznie osoby, które są na listach u nas, mają ogromne doświadczenie. Mają ogromne doświadczenie i biznesowe, i doświadczenie naukowe, i doświadczenie samorządowe. To nie są osoby przypadkowe, więc mieszkańcy, jeżeli będą wybierać, to na pewno będą wybierać osoby, które
mają potencjał i ten potencjał chcą spożytkować na rzecz naszego miasta. Dlatego no, myślę, że tu wszyscy zachęcamy i mówimy o tym, że nasze listy są listami osób dobrze przygotowanych. Dobrze przygotowanych do tego, żeby podejmować decyzje na rzecz naszego miasta. No, z tego co wiem, to całkiem fajne macie te nazwiska na listach, bo je widziałam. Bardzo takie szerokie spektrum osobowości, zawodów, doświadczenia i wiedzy. Mamy osoby młode, osoby młode, osoby uczące się. Mamy też osoby w średnim wieku, emerytów, pracujących, czyli to spektrum jest bardzo szerokie. To są osoby, które mogą reprezentować tak naprawdę wszystkie grupy społeczne i wszystkie potrzeby mieszkańców naszego miasta mogą być reprezentowane. No, nawet fizjoterapeutów, pielęgniarki znajdziecie, także jakby trzeba o tak zwaną służbę zdrowia, to jesteście zabezpieczeni. Ja widzę tutaj, jak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, to gdzieś ta nić takiej współpracy już między wami już jest, prawda? I widzę, że fakt, że Przemek startuje do sejmiku, więc jego obszar jest trochę większy niż wasz, Agnieszka i Barbara, ale nić porozumienia między wami myślę, że już powstała, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie. I ta współpraca myślę, że może mieć dobre efekty w późniejszym działaniu. Ale ja jeszcze chciałam, zanim przejdziemy do samorządu i do ciebie, Przemek, zapytać się was, drogie panie, co myślicie na pomysły niektórych kandydatów, czy to do Rady Miasta, czy kandydatów na prezydenta, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, politycznej? No, ja myślę, że tych pomysłów już pojawia się dosyć dużo. Te pomysły są różne. Trudno tak jednoznacznie może tutaj krytykować wszystkich, ale no, pewne pomysły, które się pojawiły, budzą wątpliwości. Na przykład taką wątpliwość moją budzi to, że no, tutaj Lewica przedstawia swój program w zakresie powstania gabinetów stomatologicznych w każdej szkole. No, wydaje mi się, a to jest stare hasło Lewicy, prawda? Tak, to jest dosyć stare hasło Lewicy, które no, nigdy nie zostało tak naprawdę do końca zrealizowane. Żeby coś takiego zrealizować, podjąć się takich działań tutaj, to wymaga przede wszystkim zabezpieczenia tej bazy. Bo ta baza musi być. Niestety sprzęt stomatologiczny taki naprawdę wysokiej klasy jest strasznie kosztowny. I teraz zakupić taki sprzęt do każdej szkoły, wtedy kiedy mówimy o wyludnieniu się szkół, że mamy coraz mniej tych dzieci, bo musimy tutaj sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że w roku 2023 urodziło się u nas we Wrocławku 1033 dzieci. I teraz, jeżeli my zaczniemy wyposażać każdą szkołę w taki sprzęt, to jest niesamowity koszt. To jest niesamowity koszt. Te szkoły będziemy za chwilę gdzieś tam pewnie zamykać, likwidować, łączyć, bo będzie to zwyczajny proces, który musi nastąpić ze względu na to, że nie będzie po prostu dzieci do szkół. Więc budowanie w każdej szkole gabinetu stomatologicznego jest moim zdaniem nie do zrealizowania ze względu na koszty, jak i ze względu na to, że te gabinety nie będą w sposób profesjonalny, doskonały, wyposażony, bo będzie to związane przecież z ogromnymi środkami finansowymi. Wiemy, że miasto boryka się z tymi środkami finansowymi na oświatę czy na inne tam tutaj obszary funkcjonowania miasta. Więc wydaje mi się, że nasz pomysł jest o wiele bardziej przyjazny i do zrealizowania, po prostu zwyczajnie do zrealizowania, ponieważ naszym pomysłem jest utworzenie jednego centrum stomatologii dla dzieci i młodzieży, utworzenie go przy naszej spółce miejskiej, przy MZOZ-ie, czyli nie będziemy budować tu jakichś nowych struktur, ale taki gabinet, który będzie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, sprzęt dostosowany do dzieci, do młodzieży, być może też połączony tutaj z ortodoncją. No, to, co jest potrzebne po prostu dziecku, to, co potrzebne jest człowiekowi w młodym wieku, aby zadbać o to uzębienie,
I myślę, że jest to pomysł do zrealizowania. To centrum może pracować w różnych godzinach, mogą być 2 gabinety, 3, ale one obsłużą tak naprawdę całe miasto, a budowanie w szkołach może jest do zrealizowania, jeżeli miasto byłoby stać. To ja naprawdę też bym była za tym, żeby było stać, ale jeżeli mamy budować gabinety tylko po to, żeby one były, ale wyposażone w jakiś taki sprzęt niskiej tutaj jakości, to ja bym nie była za tym, a byłabym za tym, żeby właśnie budować takie centrum, gdzie każdy znajdzie to wsparcie, pomoc i będzie takie odpowiednia tutaj opieka, jak i profilaktyka w zakresie stomatologii. Tak jak powiedziałaś na temat tych lekarzy, dentystów w tych szkołach, to jesteście rodzicami. To jest dobry temat, prawda? To powinno się pojawić w szkołach. W sensie, że ta opieka stomatologiczna dla dzieci, bo są też dzieci, których nie stać na to, żeby iść do tego lekarza dentysty. I kiedyś ten temat tych przecież gabinetów dentystycznych w szkołach był, prawda? Ja pamiętam, jak w dawnej szkole dziewiątce było. No i tak, był i tak, on się sprawdził, ale też właśnie... Wtedy była większa ilość dzieci, powiedzmy sobie szczerze. I teraz... Te gabinety nie były też dobrze wyposażone. No nie, bo to były zwykłe... Tylko, że tak powiem, wykonywano te takie podstawowe tam zabiegi. Zaleczenie zębów. Tak, ja powiem tak w tym zakresie. Na pewno, i tu wszyscy pewnie jesteśmy zgodni, ja też jestem ojcem dwóch córek w wieku przedszkolnym i szkolnym, że dostępność publiczna, taka dostępność powszechna stomatologów jest w istocie iluzoryczna w tej chwili. Tak? Albo korzystamy z prywatnej stomatologii, albo w istocie nie mamy jej dostępnej. Natomiast wracając do tego tematu i do zadanego pytania. Dawniej było tak, że pracowało się na zupełnie innym sprzęcie, koszty tego sprzętu były zupełnie inne. W mojej ocenie dostępność stomatologów też była większa. I to w jakimś tam sensie udało się zrealizować, chociaż jakość tej stomatologii w szkole była średnia, znacząco się różniła od tej stomatologii dostępnej, którą moglibyśmy komercyjnie sobie zafundować. Stąd też w mojej ocenie lepszym pomysłem jest właśnie stworzenie takiego centrum, które obsłuży mieszkańców całego miasta, które będzie pracowało na najlepszym sprzęcie, i uważam, że to nie tylko powinno być zadanie konkretnych samorządów miejskich, ale to właśnie powinno być też zadanie samorządu województwa, żeby tutaj środki, ja również będę zabiegał i będę dążył do tego, żeby co najmniej w każdym mieście powiatowym, tak jak i w mieście Włocławku, takie centrum właśnie na bazie czy przy jakiejś lecznicy powstało, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne i każdy o tym myślę doskonale z tego zdaje sobie sprawę i wie. No niestety mówimy, ale nie robimy. Podejmujemy bardzo mało działań w tym zakresie. Ja tylko jeszcze dodam, że tak jak tutaj rozmawiamy o zdrowiu i rozmawiamy o dzieciach, o młodzieży, też takim naszym pomysłem jest to, żeby dzieci rozpoczynające swoją przygodę z nauką, czyli te dzieci 6-letnie, które idą do zerówki, były przebadane pod względem tutaj okulistycznym, bo ostatnie badania, które ja analizowałam, dowodzą tego, że największy problem jest właśnie ze wzrokiem. Dzieci coraz bardziej mają uszkodzony wzrok ze względu na to, że coraz wcześniej korzystają z tych wszystkich komórek różnego rodzaju tutaj sprzętu. Dlatego też tutaj lekarze okuliści bardzo biją na alarm pod tym względem. Ostatnio też czytałam właśnie takie opracowania, które mówią o tym, że lekarze okuliści walczą wręcz o to, żeby dzieci, które rozpoczynają naukę, były przebadane, bo często mówi się o tym, że dziecko sobie nie radzi z tym czy z tamtym, a to wynika nie z tego, że ono sobie nie radzi, tylko że ono po prostu dobrze nie widzi. Często rodzice też na to nie zwracają tak do końca uwagi i takim właśnie tutaj naszym pomysłem, gdzie też z Agnieszką tutaj dyskutowałyśmy wielokrotnie, jest to, żeby taki program powstał w naszym mieście, odpowiadający potrzebom aktualnym
naszego miasta, ale też i całej Polski, tak? Bo to jest problem ogólnopolski. Coraz bardziej, coraz więcej mówimy właśnie o uszkodzeniu wzroku. Taki program można by rzeczywiście wprowadzić. Takie badania tak naprawdę obejmowałyby te dzieci 6-letnie, a tak jak powiedziałam, w 2023 urodziło się 1033 dzieci, więc taki program jest możliwy do wprowadzenia. Mhm. I tutaj, jak Przemek mówi, może też by i zrobić na poziomie wojewódzkim. Mhm. Przeanalizować te wszystkie badania, potrzeby jakie są, skonsultować jeszcze dokładnie tutaj z lekarzami. I myślę, że takie badania naprawdę rozwiązałyby w szkołach wiele, wiele problemów. Bardzo fajne pomysły i zarówno w zakresie lekarza dentysty i lekarza okulisty. Do tego dentysty jeszcze chciałam wrócić. Brak realności realizacji pomysłu Lewicy myślę, że też nie wynika, wynika nie tylko z tego, że tych dzieci jest coraz mniej, ale lekarzy dentystów też brakuje, prawda? Więc tak naprawdę kto miałby obsługiwać te wszystkie gabinety w tych szkołach, drodzy Państwo? Nie ma takiej możliwości, może za 12 lat. To możemy wrócić do tego tematu. Mało dzieci, będzie mało szkół, więcej lekarzy, dentystów. To jest taki program, który przedstawiła Lewica, oczywiście fajny, bo nie możemy powiedzieć, że on jest niefajny, bo on jest fajny dla dzieci, dla mieszkańców, ale musimy patrzeć na tą realność, tak? Musimy patrzeć na finanse. Taki program, który został przedstawiony, on wymaga długofalowego przemyślenia i długofalowych działań. Bo wprowadzenie w jednej szkole, w drugiej nie, będzie budziło ciągle jakieś tam brak poczucia sprawiedliwości, nie? Że jedna szkoła została wyróżniona, druga nie. Więc myślę, że ten nasz pomysł jest pomysłem lepszym. Zresztą muszę powiedzieć, że tutaj jak siedzimy wszyscy, konsultowaliśmy, rozmawialiśmy z lekarzami, rozmawialiśmy z mieszkańcami, bo nie możemy tutaj powiedzieć, że my sobie tak usiedliśmy przy stole i napisaliśmy nagle program. Mhm. Nie, to był program, gdzie każdy z nas wniósł jakieś pomysły, ale te pomysły były naprawdę przegadane, można tak powiedzieć, z mieszkańcami naszego miasta. Z ludźmi, którzy reprezentują różne zawody, z ludźmi, którzy mają różne problemy. Dlatego uważamy, że ten program nasz, który przedstawiamy, jest programem realnym do zrealizowania. Gdzie można poczytać jeszcze o tym waszym programie? Macie gdzieś jakąś informację zawartą? Tak, myślę, że ten program jest na naszej stronie internetowej, gdzie zachęcamy do tego, żeby mieszkańcy naszego miasta odwiedzili naszą stronę internetową i zapoznali się z naszymi propozycjami. Są to, tak jak powiedziałam, propozycje takie naprawdę do zrealizowania, propozycje realne, oparte na naszym budżecie, jaki tutaj mamy, bo przecież też sobie założyliśmy tutaj, tak jak jesteśmy, założyliśmy sobie to, żeby dążyć do tego, aby minimalizować zadłużenie tego miasta naszego, żeby jednak ten deficyt budżetowy był troszeczkę mniejszy, bo ja ciągle podkreślam, patrząc chociażby na ten Toruń, bo my go bardzo często przywołujemy, tak? Toruń, deficyt budżetowy ma na poziomie 120 milionów, my mamy 170, tak? A niestety budżet miasta Włocławek, a budżet Torunia jest zupełnie inne. Tak patrząc z perspektywy tej wielkości deficytu w Toruniu i we Włocławku, to ten może jest różnica 50 milionów, ale tak naprawdę przy budżecie, tak? Przy budżecie. Przy budżecie Torunia, Włocławka... To ten deficyt jest zgoła mniejszy w Toruniu, prawda, niż we Włocławku, biorąc pod uwagę dochody miasta. Powiedzcie mi, jakie macie plany na swoje osiedla? A Przemek zaraz może powie, jaki ma plan na województwo. Agnieszka? Ja chcę dokończyć te rzeczy, o które się starałam w czasie kadencji, czyli już powstanie klub międzypokoleniowy w kościele, bo to jest jedyne miejsce takie bezkosztowe dla Urzędu Miasta i dogadałam się ze Stowarzyszeniem Starówka. Także oprócz tego zależy mi na tym, żeby dokończyć kwestię cmentarza dla zwierząt. Już przygotowałam uchwałę obywatelską, aby miasto
rozpoczęło i uchwaliło plan miejscowy. Mhm. Zbieramy teraz podpisy, mamy już odpowiednią ilość, także mam nadzieję, że na najbliższej sesji będę mogła złożyć uchwałę obywatelską. A jak rozpocznie miasto opracować plan miejscowy, to w przeciągu pół roku, roku na pewno skończy i wtedy to da nam podstawę do tego, żeby to grzebowisko w tym miejscu wskazanym przez mieszkańców powstało. Mhm. Oprócz tego znalazłam firmę, która byłaby w stanie i poprowadzić grzebowisko, i wybudować kolumbarium, i też wybudować ewentualnie spalarnię dla zwierząt, tak żeby każdy mieszkaniec Włocławka mógł sobie wybrać, jak chciałby rozstać się ze swoim zwierzęciem. Mhm. A jeszcze mam pytanie, przepraszam Agnieszka, czy ty wiesz, gdzie już to grzebowisko mogłoby być? Tak, w tym miejscu wskazanym przez mieszkańców na Kazimierza Wielkiego. My cały czas mówimy o tym miejscu. To jest gdzieś w okolicach Rybnicy? Nie, to jest w okolicach Leśniczówki, Dąbrówki, na obrzeżach miasta, blisko lasu, także nikomu nie będzie to przeszkadzało. Jest takie miejsce dostępne dla wszystkich. Okay. Oprócz tego chciałabym, bo ważne jest, żeby na Kazimierza Wielkiego było taki klub międzypokoleniowy z prawdziwego zdarzenia, bo przecież dzieci, młodzież, seniorzy tak naprawdę nie mają co z sobą począć, tam nie ma nic. Więc chciałabym, aby przeprowadzić to, o co się starałam na początku swojej kadencji, żeby pałacyk przy ulicy Żytniej powrócił do miasta, bo miasto zamieniło się ze spółką Baza. Mhm. Spółka Baza próbuje ją od kilku lat sprzedać, nieruchomość nie udaje się. Chciałabym, żeby powróciło do miasta i żeby tam stworzyć taki klub międzypokoleniowy z prawdziwego zdarzenia, takie miejsce aktywności rodzinnej, ale przy okazji dom dziennego pobytu dla seniorów, bo z tego co wiem, w najbliższym czasie będą dotacje europejskie właśnie na funkcjonowanie tego typu instytucji. Więc uważam, że to miejsce jest bardzo, bardzo ważne. Tak naprawdę my musimy starać się, żeby jednoczyć ludzi, bo wtedy będzie żyło nam się lepiej. Ja organizowałam przecież Dni Sąsiada. No, Dzień Sąsiada na Kazimierza Wielkiego był po prostu niesamowity. Też zrobiłam na Rybnicy, też na Płockiej. Naprawdę, ja też będę dążyć do tego, żeby w budżecie były takie mikrogranty dla mieszkańców takich lokalnie, żeby mogli organizować jakieś wydarzenia dla swojej społeczności lokalnej. Bo tak naprawdę wtedy mówimy o nieznacznych kwotach rzędu, żeby kupić jakieś produkty, które nam na przykład są potrzebne do malowania buziek dzieci. Mhm. A wszystko inne, każdy swoją pracę, swój wkład robi wolontariacko. I naprawdę to są cudowne, wspaniałe imprezy. Oprócz tego zależy mi też na właśnie, żeby stworzyć we Włocławku takie centrum integracji, nie tyle takiej integracji, ale przedsiębiorczości. W Toruniu jest agencja, w Bydgoszczy powstała, a we Włocławku cały czas czegoś takiego nie ma. A tak naprawdę takie instytucje będą mogły pozyskiwać teraz granty z KPO. Mhm. Więc dlaczego nie możemy tego robić we Włocławku, tym bardziej, że mamy budynek Tentioporte, które jest obecnie niewykorzystane. Także trzeba walczyć właśnie o to. No i oczywiście najważniejszą rzeczą dla mieszkańców to też jest infrastruktura drogowa. My bardzo mało przeznaczamy na chodniki, na drogi wewnętrzne. Uważam, że to powinno się zmienić. Powinniśmy więcej pieniędzy przeznaczać właśnie na tą naszą lokalną, wewnętrzną infrastrukturę. No i więcej koszy na śmieci, to co zawsze każdy prosi i głośno mówi. Że w mieście jest brudno, prawda? Tak, a będzie więcej koszy na śmieci, będzie, sądzę, że to też i ten jak gdyby częstotliwość wywożenia tych odpadów też spowoduje, że będzie czyściej, a to naprawdę nie potrzeba jakichś nie wiadomo jakich dużych pieniędzy. No mam nadzieję, że po tym co mówisz, po tych planach na działanie, wpłynie to na czystość w mieście, bo wielokrotnie widzimy, szczególnie po weekendzie, zawalone śmietniki. No nie stanowi to najlepszego obrazu miasta.
Na Zazamczu myślę, że mają ten sam problem, bo myślę, że taki całe miasto... Taki sam problem, byliśmy na spotkaniu z mieszkańcami Zazamcza, kiedy odbyło się z prezydentem, więc rozmawialiśmy z tymi mieszkańcami. To są te same problemy, z którymi borykają się mieszkańcy prawie na każdym osiedlu. Ulice, ulice, ulice. Dziurawe, nienaprawione, oczekują napraw, oczekują poprawy całej infrastruktury drogowej, oczekują remontu przede wszystkim szkoły 22, zagospodarowania tego terenu, oczekują zmiany zagospodarowania stadionu przy lesie, zmiany po prostu funkcjonowania, właściwego zagospodarowania tego obszaru, żeby stał się właśnie takim miejscem rekreacji, wypoczynku dla pobliskich tutaj osiedli i też mieszkańców samego Zazamcza. Tego mieszkańcy oczekują. Oczekują właśnie tego, żeby zmienić infrastrukturę też pod względem tej małej architektury, która jest, bo bardzo tutaj mieszkańcy narzekali na to, że gdzieś tam ławki, które były w centrum, zostały przewiezione na osiedle Zazamcze. Oni oczekują tego, żeby były też ładne, czyste, estetyczne. Mówią również o tym, że brakuje parkingu przy szpitalu i to też jest ten problem odwieczny. Bardzo tutaj mieszkańcy też to podkreślali, że w ogóle brakuje miejsc parkingowych dla samochodów. Więc czystość, ulice, zagospodarowanie stadionu, szkoła, to są właśnie te problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Zazamcza. I myślę, że jesteśmy w stanie tutaj rozmawiać z mieszkańcami, bo przecież my postawiliśmy na taką dość, moim zdaniem, szeroką partycypację z mieszkańcami, chociażby poprzez uruchomienie takiego biura interwencji obywatelskiej, gdzie chcemy takie biuro uruchomić i ono będzie praktycznie takim miejscem wymiany informacji z mieszkańcami, gdzie każdy będzie mógł złożyć tutaj swój pomysł, będzie mógł też powiedzieć o tym, co go boli, co należałoby na danym osiedlu zmienić. Myślę, że to dotyczy całego tutaj też miasta. Że te problemy z jednego osiedla tak naprawdę przenoszą się na inne osiedla, prawda? Tak, czystość, ulice, tutaj dziury w ulicach. Zabieranie tutaj częstotliwość opróżniania tych koszy, tak? Gdzie podkreślali, że ona jest zbyt taka niska, tak? Bo zabierane są zbyt rzadko tutaj opróżniane te kosze. Mieszkańcy ciągle mówią o tym, że one są przepełnione, że nie jest właściwe zadbanie o zieleń, że brakuje tej zieleni, że drzewa są też niewłaściwie zadbane. To też podkreślali. My też w swoim programie mamy takie utworzenie, czy może wprowadzenie katalogu drzew miejskich, tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie są jakie drzewa, tak jak po prostu robią to inne miasta, tak, Gdańsk robi to bardzo tutaj dobrze. Mają świetny katalog drzew miejskich, praktycznie widać, które drzewo potrzebuje już jakiejś tam swojej interwencji. Wiemy, które trzeba wyciąć, które trzeba zagospodarować w sposób inny. I myślę, że to trzeba koniecznie u nas wprowadzić. A co trzeba zrobić w powiatach, z których startujesz do sejmiku? Które podlegają, gdzie wyborcy mogą na ciebie głosować? Wyborcy mogą na mnie głosować, jak rozmawiałem z mieszkańcami, to tutaj jeżeli chodzi o miasto Włocławek, o ten powiat grodzki i o okoliczne miejscowości, to samorząd województwa jest utożsamiany ze szpitalem. To było bardzo, bardzo wiele rozmów. Jak to możliwe, że w tej chwili 90-kilkutysięcznym mieście funkcjonuje w taki sposób szpital? Bardzo wiele osób ma tutaj doświadczenia nie do końca przyjazne związane z tą placówką. Ja jakby pozostawiam to bez komentarza, bo to każdy z Państwa, kto był, oceni we własnym zakresie, jaka jest dostępność specjalistów, w jaki sposób działa szpitalny oddział ratunkowy, więc na pewno tam jest potrzebny głos, tam jest potrzebny silny głos i to niekoniecznie tylko głos
jednej jakiejś frakcji. Mm-hmm. Uważam, że powinien być wspólny głos wszystkich nowo wybranych radnych z miasta Włocławka, z okręgu numer 6, w trosce o szpital, bo dzieje się tam coś niepokojącego. Ja naprawdę przeprowadziłem bardzo wiele rozmów z ludźmi i ten temat się bardzo, bardzo często przewija. I to zdrowie jest tutaj kwestią podstawową, gdzie trzeba zadziałać. Jeżeli chodzi o kwestie materialne, to są kwestie infrastrukturalne, to są drogi, to są właśnie remonty obiektów kubaturowych samorządu, gdzie uważam również trzeba pewne działania, nazwałbym to racjonalizatorskie, wprowadzić, żeby te inwestycje działy się nieco inaczej, żeby działy się szybciej, sprawniej, taniej, bo wiadomo, że im dłużej inwestycje, tym drożej i tym często gorzej. Tak to można powiedzieć. Ale jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym się zająć, to jest kwestia pośrednio związana z naszym zdrowiem, a pośrednio też związana z mieszkańcami miast, miasteczek i z mieszkańcami wsi, bo przecież te małe miejscowości też są bardzo ważne. Jaką mamy aktualnie sytuację w rolnictwie, wszyscy wiedzą, a z drugiej strony jest bardzo mała, ja zauważam, na naszych Kujawach, gdzie mamy na polach mnóstwo owoców, mnóstwo warzyw, jest niewielka dostępność lokalnej żywności. W mojej ocenie trzeba stworzyć program regionalny czy wojewódzki, który pomoże z jednej strony finansowo, jakby w utworzeniu gminom lokalnych targowisk prawdziwego zdarzenia. Czyli gdzie rolnicy będą mogli bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. Rolnicy będą mogli bezpośrednio sprzedawać swoje produkty, ale to się od razu nie stanie, bo my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do marketów, podjeżdżamy na parkingi, kupujemy, więc tutaj trzeba też położyć nacisk i też przeznaczyć określone środki na działania promocyjne, na działania marketingowe, żeby ci rolnicy, czy to w jakiś sposób zrzeszeni, czy to w grupach, mogli promować, że to jest zdrowe, że to jest z kujawskiego pola, że to jest nasze, że to nie przyjechało i jest tylko przepakowane, a etykieta jest z jakiegoś innego kraju. To pomoże wszystkim, bo to z jednej strony pomoże rolnikom, ale z drugiej strony pomoże nam, pomoże naszym dzieciom, bo my zjemy ten zdrowy produkt z naszego polskiego, kujawskiego pola. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby tego w aktualnej sytuacji geopolitycznej nie wykorzystać, nie postawić właśnie na lokalne produkty, na rozwój, na sprzedaż bezpośrednią. W jakim celu my to wszystko przywozimy, kupujemy w marketach, kiedy możemy to kupować lokalnie, kiedy możemy zdrowiej żyć, kiedy możemy zdrowiej jeść. I taniej na pewno. I taniej i możemy wszystkim pomóc. Być może trzeba to stworzyć program, aby sfinansować dostawy. Powiedzmy wynająć firmę kurierską, tak? Żeby kilku rolników mogło się zgrupować i dowozić bezpośrednio. Nam marchewkę, dowozić nam jabłko, dowozić jakieś inne warzywa. Dlaczego tak nie może być, tak? Świeże sery. No dzisiaj to jest tak, że są jakieś gospodarstwa, które produkują, na przykład ja osobiście kupuję sery z gospodarstwa, no ale to trzeba indywidualnie jechać, trzeba je kupić, więc trzeba to w pewien sposób zautomatyzować i wymaga to wsparcia w pomocy organizacyjnej, ale też i dużego wsparcia w promocji, bo dzisiaj kierujemy się tym, co przeczytamy w internecie, co obejrzymy w telewizji, czego posłuchamy w radio. Więc tutaj też na pewno duże wsparcie jest potrzebne. No i grupa, o którą również należy zadbać w tym regionie, to są przedsiębiorcy. Małe, średnie przedsiębiorstwa. To, co tutaj Agnieszka powiedziała i nad czym my cały czas pracujemy, ta współpraca przedsiębiorców z samorządem, łączenie biznesu, to, aby było tutaj z prawdziwego zdarzenia centrum, które może się nazywać rozwoju przedsiębiorczości, organizacji przedsiębiorczości, wsparcia przedsiębiorczości, to jest absolutnie nieważne, ale takie centrum, żeby przedsiębiorca mógł przyjść, żeby tam też te programy, które są przez agendy samorządu, czy to samorządu województwa organizowane, aby one były dostosowane dla potrzeb przedsiębiorcy, żeby to nie było, bo często jest tak, są programy, pojawiają się, ale częstokroć jest tak, że ten program w istocie niczego dla przedsiębiorcy nie wnosi. Często to się odbywa w ten sposób, że przedsiębiorca bierze pieniądze, odbywa jakieś szkolenie, dostaje zaświadczenie, zwracane mu są pieniądze i nic z tego w istocie nie ma. Trzeba najpierw wsłuchać się w ten głos, trzeba najpierw porozmawiać, wyjść,
porozmawiać z przedsiębiorcami, przeanalizować, poznać potrzeby i dopiero wtedy dostosować, żeby z takiego zainwestowania pieniędzy powstały nowe miejsca pracy, żeby coś unowocześnić, żebyśmy mieli więcej, bo nie mamy innej bazy na dzień dzisiejszy, jak właśnie inwestować w rozwój małych, średnich przedsiębiorstw, czy to w samym mieście Włocławku, czy na terenie powiatów aleksandrowskiego, radziejowskiego, lipnowskiego, włocławskiego. Tutaj mamy obok też szereg gmin, które mają potencjał, które mogą się rozwijać i przede wszystkim uważam, że nie może być tak. Dlatego ten głos tutaj włocławski, głos okręgu numer 6, głos tych powiatów musi być silnie słyszalny i jeżeli wyborcy mi zaufają, będę dążył do tego, żeby niezależnie od opcji współpracować ze wszystkimi radnymi i być głosem tego regionu, ponieważ odczuwamy to wszyscy, że ten nasz region jest w pewnym sensie zapomniany, że dostaje nieco mniej niż te dwa największe miasta i obrzeża tych miast, tego województwa. Też Państwo możecie to ocenić, bo to wszystko widać, to wszystko jest dostępne w statystykach. To wystarczy zobaczyć, jadąc do tych miast. Też, tak. Dlatego ja tutaj się odwołuję, aczkolwiek absolutnie założenie przyjąłem takie, jak zaczynam swoją karierę z polityką, zacząłem tę karierę z polityką, żeby absolutnie nie skupiać się na krytykowaniu tego, co było, tylko iść do przodu, żeby pokazać, co można zrobić, żeby odrzucić to nie da się i pokazać, co można zrobić, jakie są plany, jakie są pomysły na przyszłość i zawsze łączyć, żeby nie było kłótni, tylko żeby iść do przodu. Ja myślę, że cały program Trzeciej Drogi Polski 2050 z Włocławka ma taki zamiar, prawda? Jest. Co można zrobić, żeby łączyć, a nie dzielić? Tak, to jest nasz taki priorytet, tak? Rozmawiać ze wszystkimi, rozmawiać, podejmować decyzje wspólnie dla dobra wszystkich mieszkańców. My nie jesteśmy po to, żeby wszczynać jakieś tutaj nieporozumienia polityczne, ale jesteśmy po to, żeby po prostu łączyć. My jesteśmy po to, żeby rozmawiać z każdym dla dobra wszystkich mieszkańców, żeby to miasto zaczęło się rozwijać, żeby to miasto zaczęło właściwie funkcjonować, żeby przywrócić temu miastu tą świetność, którą miało jeszcze kilkanaście lat temu. I tego Wam życzę. Dziękujemy. Barbara Moraczewska, kandydatka numer 1 z listy Polski 2050 Trzeciej Drogi ze Zamcze, kandydatka też na prezydenta miasta. Bardzo dziękuję, Barbaro. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszym programem. Zachęcam do zapoznania się też z życiorysami naszych wszystkich kandydatów, przeanalizowania i głosowania na najlepszego. Zapraszam w takim razie Państwa do głosowania. Proszę tu na kandydatkę. Agnieszka Jura-Walczak, kandydatka numer 1 z listy również Polski 2050 Trzeciej Drogi, tym z osiedla Kazimierza Wielkiego. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Zapraszam do głosowania na nas. Jesteśmy naprawdę bardzo fajną drużyną. Super, to mi się podobało, Agnieszka. I Przemysław Ziemecki, kandydat również z Trzeciej Drogi, z miejsca numer 2, okręg numer 6. Lista numer 3. Miasto Włocławek, powiat aleksandrowski, lipnowski, radziejowski i włocławski. Ja również Państwa zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu, do zainteresowania się tym, czym zajmuje się samorząd województwa, bo on zawsze gdzieś tam jest w pewnym sensie na końcu. I jestem głęboko przekonany, że po 7 kwietnia wspólnie otworzymy nowy rozdział dla tego regionu. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. I tego Państwu i sobie życzę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.